Historia astronomii to dzieje odkryć, które zmieniały naszą wizję wszechświata. W Polsce zawsze była ona jednak związana z losami naszego kraju. W tym programie pokażemy, jak polska astronomia odrodziła się wraz z polską niepodległością i co udało jej się osiągnąć przez 100 lat patrzenia w niebo. Oto astronomia niepodległa. Kraków to miasto o wyjątkowo długich tradycjach związanych z astronomią. W murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej polskiej uczelni wyższej, od samego początku nauczano o tajemnicach sfer niebieskich. To tu swoją wiedzę zdobywał sam Mikołaj Kopernik. W Muzeum Krakowskiej Uczelni do dziś zachowały się instrumenty astronomiczne z tamtych czasów. Są to najstarsze przyrządy obserwacyjne na ziemiach polskich. Nic dziwnego, że to właśnie w Krakowie powstało też pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne. Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oficjalnie rozpoczęło działalność 1 maja 1792 roku. Na siedzibę placówki wybrano pałac w sąsiedztwie ogrodu botanicznego. Pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem obserwatorium został Jan Śniadecki. Jan Śniadecki podjął się prowadzenia obserwatorium w oparciu o działanie innych obserwatoriów już uznanych w Europie wtedy. Jego plan badań naukowych opiewał o tematy jak najbardziej aktualne, jeśli chodzi o stan astronomii w koniec XVIII wieku. Podzielił je sobie na 6 głównych tematów, które opiewały m.in. na wyznaczaniu szerokości i długości geograficznej Obserwatorium Krakowskiego, na mierzeniu pozycji ciał niebieskich oraz zapoczątkował obserwacje gwiazd zmiennych. Głównymi narzędziami obserwacyjnymi Śniadeckiego był kwadrant roboty Canive z Paryża oraz lunety, stosunkowo nieduże lunety firmy Dollond z Londynu. Jan Śniadecki prowadził swoje obserwacje dosyć intensywnie, począwszy od otwarcia obserwatorium do czasu trzeciego rozbioru Polski w 1995 roku. Później jego prace były przerywane przez kilka ważnych wydarzeń historycznych. Ostatecznie opuścił krakowskie obserwatorium w 1803 roku i od tego czasu w obserwatorium pojawiali się dyrektorzy różni, czasem mianowani z ramienia władz austriackich, pod którym to zaborem Kraków był. Z początkiem XX wieku krakowskie obserwatorium mocno podupadło. Wybuch I wojny światowej całkowicie przerwał jego pracę. Przełom nastąpił wraz z odrodzeniem Rzeczpospolitej. Po I wojnie światowej, kiedy udało się odzyskać Polsce niepodległość, udało się zgromadzić chęć i fundusze do stworzenia placówki niejako od nowa. W styczniu 1919 roku dyrektorem został Tadeusz Banachiewicz, który, jak się później miało okazać, bardzo zasłużył się w rozwoju tej jednostki. Od początku podjął się bardzo trudnego zadania, gdyż obserwatorium było w bardzo kiepskim stanie. Pierwszą decyzją, jaką Banachiewicz podjął, była duża chęć zgromadzenia funduszy na to, aby sprowadzić większe teleskopy do Krakowa. Pierwszym takim nabytkiem był teleskop sprowadzony z Uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych na zasadzie wypożyczenia. Uczestniczył w tym profesor Harlow Shapley, później znany astrofizyk. Teleskop przyjechał do Krakowa w 1923 roku i został umieszczony w kopule wschodniej w obserwatorium na ulicy Kopernika. Niedługo później przyjechał podobnych rozmiarów teleskop Grepa, który został umieszczony w kopule zachodniej i to były już duże instrumenty obserwacyjne. Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego odrodziło się wraz z wolną Polską.
O tym, jak wyglądała praca astronomów w tamtym czasie, możemy się przekonać za sprawą niezwykłego znaleziska. To filmy nakręcone w obserwatorium pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Odnalezienie tych unikatowych nagrań stanowiło ogromną sensację. Są to prawdopodobnie najstarsze polskie filmy popularno-naukowe. Filmy te znajdowały się w magazynach obserwatorium. Ja z nimi zetknąłem się pierwszy raz w latach 80. Widziałem je, że leżały na półce. Natomiast nikt nie wiedział dokładnie, co jest w środku. Sama to opakowanie nie miało żadnych szczególnych oznaczeń. Kiedy udało się otworzyć, okazało się, że w środku jest kompletny film. Postanowiliśmy nawiązać kontakt z Filmoteką Narodową. Filmoteka Narodowa wyraziła zainteresowanie. No i film został dostarczony do Filmoteki Narodowej. Tam okazało się, że przywiozłem, bo osobiście to zrobiłem, białego kruka kinematografii. Były to filmy z lat 20. XX wieku, czyli coś niesłychanie rzadkiego już obecnie. Filmy są dwa. Jeden nazywa się Odkrycie komety Orkisza, drugi to jest Na gwiezdnych szlakach. Pierwszy pochodzi z roku 1925, nie może pochodzić wcześniej, ponieważ kometa Orkisza została odkryta na początku roku 1925 właśnie przez Lucjana Orkisza. Ten film jest króciutki, tylko dwuminutowy i pokazuje pana Orkisza przy pracy. Trzeba przyznać, że jak na możliwości techniczne, jak sobie to wyobrażamy, przynajmniej dla lat 20, film jest niesłychanie interesujący, dlatego że pokazuje nie tylko samego astronoma przy pracy, ale pokazuje też, w jaki sposób leci kometa w Układzie Słonecznym. Pokazuje te elementy edukacyjne, które w zasadzie nie zmieniły się aż do dziś. Tak samo byśmy dzisiaj starali się mniej więcej pokazać, jak działa, jak wygląda zjawisko, które Lucjan Orkisz zaobserwował. A dlaczego to stało się istotne? Dlatego, że ta kometa była pierwszą kometą odkrytą przez Polaka i wpisaną już normalnie do rejestrów Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Kolejne komety były również odkrywane i właśnie w drugim filmie pokazany jest profesor Antoni Wilk, który odkrył 4 komety. Drugi film jest co najmniej z roku 1930, dlatego że właśnie wtedy odkryto kometę Wilka. Jest to również istotne, że był to rok 1930, dlatego że w 1927 roku została przedsięwzięta wyprawa do Laponii na zaćmienie Słońca. Specjalnie na rzecz obserwacji zaćmień Słońca wymyślono w Obserwatorium Krakowskim specjalny instrument, który nazwano chronokinematografem. Było to właśnie coś, co wykorzystywało kamerę filmową, wtedy jednak ciągle stosunkowo nowy wynalazek, do rejestracji zjawiska astronomicznego. Podówczas rzadkość. Mamy bardzo mało filmów, które pokazują przebieg zjawisk z tego czasu. Najczęściej wykonywano zdjęcia, więc obrazy były statyczne. Mamy dużo zdjęć z tego okresu, natomiast filmy są raczej rzadkie. Dzięki temu instrumentowi wymyślonemu w Krakowie można było obejrzeć przebieg zjawiska. Co ważniejsze, można było zmierzyć jego dokładne czasy, bo po to służył chronokinematograf. Oprócz samego filmowania tego, jak zjawisko przebiegało, miał on ustawione urządzenie, które dokładnie notowało czas przebiegu zjawiska. Czemu to było istotne? No to były czasy, kiedy taśmą kręcił operator. I to, jak równomiernie był w stanie operator utrzymać ruch swojej ręki, wpływało na to, jak szybko taśma się przesuwała. Nie było to oczywiście wystarczające, żeby może było posłużyć do badań naukowych. Dlatego wymyślono urządzenie, które łączyło ze sobą dokładny zegar z filmem. W ten sposób powstało coś, co było zupełnie nową jakością i pozwoliło na dokładne, precyzyjne wyznaczenie momentów początku zaćmienia, końca zaćmienia, tak zwanego pierwszego kontaktu, drugiego, trzeciego, czwartego. W związku z czym było to doskonałe narzędzie badawcze. Dzięki temu filmowi, który pokazuje nam ten chronokinematograf w działaniu, współcześni mogą się dowiedzieć, jak to funkcjonowało. Chociaż samo urządzenie przetrwało do naszych czasów, no to niestety dokładna wiedza, jak go wykorzystać, już zdążyła zaginąć na przestrzeni lat. Więc to jest coś, co pozwala pokazywać, w jaki sposób pracowano wtedy, bez komputerów, bez elektroniki, która w tej chwili też wydaje się nam zupełnie oczywistą rzeczą. A wtedy potrafiono poradzić sobie, wymyślić sprytne rozwiązanie, które dawało bardzo dokładne, precyzyjne wyniki. Filmy z krakowskiego obserwatorium to prawdziwy unikat. Ale nie są jedynym świadectwem badań, jakie prowadzono wtedy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ich efektem były też tak zwane roczniki krakowskie. Publikacje zawierające m.in. wyniki sztandarowego projektu krakowskich astronomów. Obserwacji gwiazd zmiennych. Kiedy dyrektorem obserwatorium w Krakowie został Tadeusz Banachiewicz, stanął pod bardzo poważnym pytaniem, jak zorganizować pracę, żeby tutaj rzeczywiście zaczęła rozwijać się nauka. A zastał, można by to powiedzieć, ruinę. I co można zrobić z tak niewielkimi przyrządami, kiedy żadnej, co byśmy obecnie powiedzieli, aparatury dodatkowej nie było. I wówczas wpadł na, można powiedzieć, niesłychanie ciekawy pomysł, że normalnie okiem można prowadzić obserwacje gwiazd zmiennych zaćmieniowych.
Gwiazdy zaćmieniowe to są takie układy podwójne, które się wzajemnie zasłaniają. Wydawałoby się, że to rzeczywiście te zaćmienia można zwykłym okiem i lunetą śledzić, jak wyglądają zmiany jasności tych gwiazd zaćmieniowych. Obserwując te zmiany tego okresu, można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć, nawet o tak skomplikowanych rzeczach jak budowa wewnętrzna gwiazd. Rzecznik astronomiczny krakowski początkowo miał na celu przybliżenie różnych zjawisk na niebie i tych roczników astronomicznych w sumie ukazało się nie tak wiele, bo bodajże 5 tomów. Natomiast przeżyły aż do początku XXI wieku dodatek do rocznika astronomicznego. Otóż ten dodatek do rocznika astronomicznego, który zaczął żyć własnym życiem. On zaczął się systematycznie, ukazywał się przed wojną co roku. Mało tego, nawet w okresie wojny był publikowany w roku 1942, 1943, 1944. To jest rzecz unikatowa, dlatego że obserwatorium działało w sposób bardzo ograniczony i dyrektorem był Kurt Walter, który tu był nasłany przez władze hitlerowskie. Tym niemniej personel w Krakowie działał i te obserwacje prowadził. Wraz z końcem II wojny światowej rozpoczęły się poszukiwania nowego miejsca dla krakowskiego obserwatorium. Budynek w ogrodzie botanicznym znalazł się bowiem zbyt blisko świateł miasta. Nowa siedziba okazała się chyba najbardziej nietypową lokalizacją obserwatorium astronomicznego w Polsce. Oto Fort Skała. Austriacka warownia umieszczona na jednym ze wzgórz na przedmieściach Krakowa. Porzucone od czasów wojny umocnienia na początku lat 50. przekazano na użytek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dawne mury obronne miały od teraz służyć do obserwacji astronomicznych. Jeszcze zanim do tego doszło, Fort Skała stał się jednak miejscem przełomowego przedsięwzięcia, pierwszych w Polsce obserwacji radiowych. Na czele pionierów odpowiedzialnych za to przedsięwzięcie stał profesor Adam Strzałkowski. Zdecydowałem, że pierwsze, co zrobimy w tym obserwatorium na Skale, to będzie zlokalizowanie tam radioteleskopu. Tylko trzeba było mieć taki radioteleskop. Ja wiedziałem z autopsji, że na Helu Niemcy pozostawili radarowe anteny. To skończyło się wszystko przesłuchaniem na UB. Skąd my wiemy o tym? Co więcej, skąd my wiemy, do czego to służy? W każdym razie nic z tego nie wyszło. Wobec tego trzeba było zdobyć radioteleskop, który moglibyśmy ulokować w tym organizowanym obserwatorium na Skale. Program był taki, żeby zacząć od obserwacji promieniowania radiowego Słońca. To był rok 53, wobec tego za rok miało być w 54 roku zaćmienie Słońca widoczne w Polsce i myśmy postanowili obserwować jako pierwsze z takich zjawisk to zaćmienie Słońca. Postanowiliśmy, że ten radioteleskop będzie miał średnicę zwierciadła 5 metrów. I taki projekt właśnie zrobił Kowalski, powierzając wykonanie tego zwierciadła w firmie takiej spawalniczej w Krakowie na Zabłociu inżyniera Wolframa. To było zdumiewające, że w końcu Wolframowi udało się zrobić spawaną konstrukcję z rur metalowych z taką 3-milimetrową dokładnością. No i zdążyliśmy 30 czerwca obserwować zaćmienie Słońca. Te nasze obserwacje nie były bardzo dokładne, ale trzeba podkreślić, że były to pierwsze obserwacje radioastronomiczne w Polsce, które zostały wykonane urządzeniem specjalnie zbudowanym do celów radioastronomii. Obserwacje radioastronomiczne w Forcie Skała otworzyły nowy rozdział w dziejach polskiej astronomii. Oficjalne otwarcie samego obserwatorium nastąpiło jednak dopiero w roku 1964, 600. rocznicę powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na murach dawnej warowni znalazły się teleskopy optyczne i radiowe. Badania, jakie krakowscy astronomowie podjęli w nowym miejscu, dostarczyły wielu odkryć. Jednym z najciekawszych była bez wątpienia historia tzw. księżyców Kordylewskiego. Historia ta sięga aż XVIII wieku, ponieważ żeby odkryć te księżyce, trzeba było najpierw zauważyć, że w układzie dwóch dużych, masywnych ciał, które się nawzajem obiegają, to jest bardzo ważne, one muszą krążyć wokół siebie, istnieje pięć szczególnych punktów w sensie matematycznym, w sensie tego, jak tam działa grawitacja. I z praktycznego punktu widzenia są to punkty, gdzie ciało drobniejsze, dużo mniejsze od tych ciał, zachowuje względnie stałe położenie wobec tych ciał, względem tych ciał większych, bardziej masywnych. Punkty te nazywamy punktami Lagrange'a w skrócie i jest to coś, co istnieje i dla gwiazd, prawda, i dla układu gwiazda, planeta, powiedzmy Słońce, Jowisz. Swego czasu wieloletni pracownik tutejszego Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, docent Kazimierz Kordylewski, wysunął przypuszczenie, że być może podobne zagęszczenia materii występują też w układzie najbliższym nam, czyli Ziemia-Księżyc. No i właśnie Kordylewski w roku 1961 przeprowadził specjalnie obserwacje w miejscu, gdzie niebo było bardzo ciemne, czyli nawet nie tutaj, tylko na stacji w obserwatorium dawnym meteorologicznym na Kasprowym Wierchu i doniósł o odkryciu zagęszczeń materii w punktach odpowiadających punktom Lagrange'a L4 i L5. Po tym odkryciu wielu innych osób też próbowało te obłoki Kordylewskiego zaobserwować. Oczywiście wtedy jeszcze one nie były tak nazwane, minęło parę lat, zanim w końcu nazwano je obłokami Kordylewskiego lub też księżycami płowiem Kordylewskiego, na cześć tego też astronoma. Natomiast wiele osób szukało tych obłoków pyłowych, jedni z powodzeniem, a inni nie, czyli czasem było je widać, czasem nie. Aż do roku 2018 tak naprawdę nie było zgody społeczności astronomicznej, czy te księżyce faktycznie istnieją. Natomiast w roku 2018, pod koniec tego roku, ukazała się praca trzech węgierskich naukowców i praca ta donosiła o mocnych dowodach na odkrycie obłoków pyłowych, czyli na czymś takim, co można było porównać, tak? Można było konkretnie na danych liczbowych porównać z tłem nieba, gdzie czegoś takiego nie ma, jak te obłoki. Po wielu latach znów przyznano jakby rację, i to w pełni, polskim astronomom, którzy pracowali i obserwowali właśnie w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Astronomowie z Krakowa rozwijali także nowe dziedziny badań. Jak zbudowany jest Wszechświat w jego największych skalach? Jaka jest jego historia i przyszłość? Z próbą odpowiedzi na te pytania związane było powstanie tzw. Pola Jagiellońskiego, jednego z pierwszych na świecie głębokich przeglądów galaktyk. W drugiej połowie XX wieku astronomowie wkładali wiele wysiłku, wiele pracy w to, by poznać, jaka jest struktura Wszechświata. Jednym z pierwszych astronomów był pan profesor Konrad Rudnicki, który pod koniec lat 60. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. Tam dostał do swojej dyspozycji ponadmetrowy teleskop Schmidta i w 66. i w 67. roku dokonał przeglądu niewielkiego fragmentu nieba, 6x6 stopni, bardzo głębokiego, w trzech kolorach. Później przez wiele lat astronomowie krakowscy ten przegląd opracowywali. Klisze były dość pokaźnych rozmiarów, to było 35-35 cm, około 20 klisz samego przeglądu plus jeszcze jakieś dodatkowe klisze. Przesłać taką przesyłkę w latach 60. do Europy nie było rzeczą prostą. Jedna rzecz, że to były klisze ze szkła, więc bardzo kruchy materiał. Druga sprawa, że były to trochę inne czasy, kiedy każda przesyłka za żelaznej kurtyny ze Stanów była dość poważnie badana, prześwietlana. Przesyłka doszła do Krakowa w bardzo dobrym stanie, to zabezpieczenie było naprawdę solidne. No i później rozpoczął się wieloletni, bardzo żmudny okres opracowywania tych obserwacji. Pokłosiem tego przeglądu był katalog galaktyk. Katalog przeszło 15 tysięcy galaktyk. Sam katalog był bardzo, bardzo ciekawy. Zajmowano się tam właśnie grupowaniem galaktyk. Przypominam, że nie było mowy o odległości tych galaktyk, była tylko pozycja i jasność. Ta praca była przełomowa do tego stopnia, że nawet
Peebles w swojej pracy z 1993 roku cytuje dokonania Rudnickiego, mówiąc właśnie, że to są jedne z najgłębszych obserwacji. Dziś krakowscy astronomowie kontynuują badania związane z kosmologią. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego biorą udział w największych międzynarodowych przeglądach nieba, które ukazują już nie tysiące, a setki milionów galaktyk w otaczającym nas wszechświecie. Obserwatorium rozwija także tradycje zapoczątkowane przez pierwsze obserwacje radiowe wykonane w Forcie Skała już w latach 50. Nasze obserwatorium kontynuuje te badania radioastronomiczne. Ostatnio dorobiliśmy się również własnego udziału w międzynarodowym projekcie LOFAR i wybudowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Centrum Badań Kosmicznych 3 stacje tego interferometru. LOFAR to jest właściwie wstęp do nowego rozdziału w radioastronomii, bo on był pomyślany jako prekursor czegoś takiego, co nazywa się ładnie Square Kilometer Array. Jest zbudowany w całkiem nowatorski sposób jak na teleskopy, bo jest kompletnie nieruchomy. Składa się po prostu z pola anten i cała reszta, wybieranie kierunku, na co się patrzy, odbywa się w komputerze. Wszystko to już jest sterowane elektronicznie. Wyłącznie na opóźnieniach czasowych z poszczególnych anten wybierany jest właśnie kierunek. Pojawiły się również całkiem niedawno nowe dziedziny badań, zwłaszcza wysokich energii. Tu nasze obserwatorium, łącznie z innymi instytucjami w Polsce, bierze udział w projekcie HES. To jest taki teleskop, który bada najbardziej energetyczne cząstki promieniowania kosmicznego, które docierają do Ziemi. Ten zestaw teleskopów znajduje się w Namibii i to też jako wstęp do budowanego obecnie większej instalacji na obydwu półkulach, dwa obserwatoria, które mają właśnie te najbardziej energetyczne cząstki badać. Projekt nazywa się CTA, od Cherenkov Telescope Array. Od pierwszych teleskopów, które pozwoliły odkrywać komety, obserwować gwiazdy zmienne i śledzić zaćmienia Słońca, aż po najnowocześniejsze narzędzia, które mają nam pomóc sięgnąć aż do początków Wszechświata. Historia Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego to niezwykły przykład tego, jak wiele udało się dokonać badaczom kosmosu przez ostatnie 100 lat. Miejsce, które odrodziło się wraz z niepodległą Polską, w wielu dziedzinach uczestniczy w najbardziej zaawansowanych badaniach kosmosu na świecie.